Cześć wam wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do Overlord 2 u mnie na kanale i przed nami dalsza część zabawy w ostatnim sanktuarium, gdzie no zaczęły się kłopoty z racji nagłego i niespodziewanego przybycia Imperium najwidoczniej. Wiecie, Imperium kontratakuje te sprawy. No i w końcu jeszcze serce naszej wieży dalej nie jest naładowane, dalej nie jest gotowe do użytku i tylko Królowa Fej najwidoczniej ma blade pojęcie, jak to zrobić. Nie mam pojęcia, czemu, wiecie, Nar, który jest najstarszym uberminionem, nie wie, jak to zrobić. Bo, no w końcu, tak jakby był minionem prawie, że chyba od pierwszego Overlorda, w sensie nie, że nie od gry pierwszego Overlorda, tylko że od, wiecie, jakby pierwszego z linii Overlordów, więc powinien takie rzeczy ogarniać. Ale nie, to najwidoczniej randomowa elfia królowa może nam dopomóc. No i tak bywa. O Jezu. Atakują. No, domyślamy się. Całe to kuźwa miejsce płonie, tak? Więc no, domyślam się, że jakiś atak trwa definitywnie. Patrzcie tu. No, potrzebujemy... Nie. Chodźcie tu, kuźwa miniony. Dobra. Tak, popychamy posągi na żołnierzy. I to działa. Dalej, pchajcie dalej. Dobrze, dopychajcie ich do przepaści. Tak, pełną mocą. Dobra, ogarną. Ej, co jest? Niebieskie, zbierać je, szybko. Dobra, teraz to trwało, ale okej, są wszyscy podniesieni. Zabieramy czerwone. Potrzebujemy nosić ze sobą serce. Niestety, dalej jesteśmy obciążeni tym niefajnym, okrągłym, świecącym obiektem. Dalej zabiera wiecznie piątkę z naszych minionów, która w sumie by nam się na przykład przydała. Bo teraz Imperium przestało się już z nami bawić. Mam nadzieję, że tędy przejdą. Dobra, przeszło. Nice. Prawo, lewo. Prawo, dwa randomowe kamienie stoją nam na drodze. Dobra. O nie, to generał. Shit. Napierdolamy! Szybko! Założyliśmy tutaj niefajne przymierze dla nas elfami. Nie mam pojęcia, czemu jeden minion przepadł permanentnie. To trochę dziwne. Miałem tutaj postawiony, wiecie, punkt z niebieskim, więc teoretycznie one powinny podnieść każdego, który poległ, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobiły. To troszeczkę dziwne. Aczkolwiek, no faktycznie, to znaczy generała. Dowódcę załatwiliśmy bardzo szybko. Generał to boss z areny, więc tutaj nie można mieć pojęć. A, czyli zielony się wyrąbał. Okej, to... To dziwne. Naprawdę nie widziałem, co mu się stało. A to w momencie, kiedy po prostu się cyferka zmieniła, moja reakcja była błyskawiczna, więc raczej nie powinno tutaj... Raczej powinny skrzesić się o miniona, no nic, nieważne. Kolejny do podniesienia, jak dobijemy do domciu. Dobra, do komnat królowej są w pojebitnych posągach. Przynajmniej w tym miejscu nie ma już salamandr. Dobra i tyle. Czekajcie, czy te różowe kryształy nie mają przypadkiem sobie kwiatków? Ewentualnie czegokolwiek mają, może cokolwiek mają w sumie. Niszczyć różowe kamienie.
Różowe oznacza słabość. No i teraz właśnie przed nami ten głupi moment, o którym wspominałem w poprzednim odcinku. Moment, gdzie moim zdaniem twórcom minimalnie zabrakło pomysłu, jak jeszcze o godzinkę przedłużyć grę. I postanowili zrobić coś po prostu głupiego i wkurzającego. Okej, dobra. Doniesione. Jest i królowa Fej. What great magic your artifact must have once held, Dark One. For even the power of my shrines could not revive it. So many have died. So many innocents. It was I who condemned them. So it is only fitting that I tread the same path. Tak, królowa Fej postanowiła poświęcić się, by naładować serce wieży. Tak, musimy napieprzać Fej zaklęciem, naszym zaklęciem. O, oczywiście tak, z jakiegoś powodu... Nie mam pojęcia, z jakiego powodu jej sługi buntują się przeciwko niej. I potężna królowa Fej nie potrafi się wyrwać dwóm wróżkom. I teraz przez około... Żeby nie przesadzić, nie wiem, 30 minut gry będziemy ganiać Fej i strzelać do niej z pioruna tylko po to, żeby... Żeby naładować serce, które, no, ładowaliśmy przez ostatnią godzinę gry. To po prostu dziwne i to po prostu głupie na moje. No, ale to była jej decyzja. Czy właśnie od niej o to walczycie, o wolną wolę dla wszystkich, o wolność i tak dalej? Czy wy sobie w tym momencie nie zaprzeczacie? Elfy. Tak, po prostu. Dobra, bierzemy serce, tak? Dalej musimy taśtać ze sobą serce. To jest, kurwa, przemiłe. Co ja tu... Czekajcie, o, właśnie. Wiedziałem, że coś ja widzę. I ganiać właśnie za Fej. Jej dwoma grubimi wróżkami, które mimo jej wyraźnego zakazu niosą ją dalej. Don't understand. There, we won't let the nasty men get you. You just stay here with us, dearie. Tak, ponieważ... I'm your queen. Listen to me. No. But you're not very well, are you, dear? You need a lie down. And a nice cup of tea. Nie no, herbata nie rozwiązuje tego problemu. Faktycznie, herbata rozwiązuje bardzo dużo problemów, ale nie ten. Nie mogę... namierzyć elfa. Dobra, dobiją go. Lecimy dalej. Spawnery się tworzą. O, super, driady, moje kuźwa ulubione. Czekajcie. Wszystkie do mnie. Nie podoba mi się, jak na przykład czerwone nie mogą przerzucić nad jakąś, nie wiem, półką skalną czy coś takiego tych swoich płomieni. Wiecie, powinny mieć z automatu korygowane, jak rzucają kule ogniste, ale nie, bo zamiast tego wolą po prostu rzucać. Rzucać w przypadkowym kierunku. Wow. Błądźcie. Teraz... A dobra, jeszcze jeden. Jeszcze jedna, w sensie driada. Nie korzenie, miniony, nie korzenie. Dalej, kwiatuszku. Shit, tam jest jeszcze jedno, no come on, ile wy tutaj kuźwa ustaliliście? A super, tej kuźwa oczywiście nie mogę zabić zaklęciem, nie? Dobrze, że z jakiegoś powodu ich regeneracja trwa wyjątkowo długo. Nie żebym narzekał. Dalej! Dobra, wszystkie padły. Elfy przybywają. Nic nie skurają.
Naprawdę, po tym jak walczyliśmy z czarnymi jednostkami Imperium, to elfy naprawdę nie. Nie, po prostu. Niewiele może się zrobić. Więcej nowych minionków. You choose all. Let's regroup. Tak, teraz nagle wróżki postanowiły się wycofać. Nie żeby narzekał. Release the Kraken, a nie czekać na to. The energy can't reach the tower heart. Move it closer to a master. Wiecie, postawmy tutaj puste miniony. I ładujemy ją do... No i wiadomo. I żart jest kontynuowany. Tak, jeszcze właśnie przed chwilą powiedziała, że oddaję moje życie zgodnie z własną nieprzymuszoną wolą, no ale... Ale ten krzyk najwidoczniej nie dotarł do jej. O nie, to salamandry! Shit! Muszę je zabrać, prawda? Nie, w sumie chyba nie muszę. Chyba nie ma powodu, dla których musiałbym je zabrać, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc wiecie co, nie zabieramy ich. Oj, wow, to elf! O Jezu, już jak się padł. A, jaki brązowy. Dobra, jest spoko. Już go reanimują. Dobra. Nie no. O nie! Jebane poniacze. Fuck that shit. Dobra. Zielone wy... Nie do serca, kuźwa kretyni! Nie do jebanego serca! Odpuśćcie sercu! Serce ma już do cholery dość! Uwierzcie w serce kart, nie wiem, cokolwiek! I napierdolać! Kuźwa, łączka płonie, prawda? Łączka płonie, nie? Fajnie, że za każdym razem jak kuźwa stawiam po prostu zielone gdzieś z boku, żeby robiły te swoje rąbane stealth kille, to gra ma to w dupie i po prostu... Nie. I nie będą ich robić, bo są za daleko czy coś takiego, za każdym kuźwa razem. Co one podniosły wszystkie? Nie, wszystkich nie dały rady. No nic. Zielonych przemieszczamy gdzieś tutaj. Fajnie, że aby Overlord mógł łaskawie trafić tym mieczem. To było przezarąbiste. Gdzie jest serce? O dziwo, to straciliśmy właśnie... Oh, come on! Brązowy... Jezu, czerwonych, kuźwa, nie znam kolorów. Dobra. Robimy dalej, Cruel Fate. Mówiłem to, że samo napieprzanie w nią piorunem. A, leczy nas. Tak, jak słyszymy właśnie, co się dzieje z Fey. I magia jakby ciemnieje i zaczyna mówić, że zło i mrok są przepiękne. To troszeczkę jest w stylu Wróżkowej Królowej, prawda? No i też śpiewki jej się zmieniły. And we must help the sick and enfeebled, mustn't we? Yes, you can't help it if the nasty man made your day. Tak, już się śpiewka zmieniła, już Fey nie jest taka potulna w tym momencie. Drze się, używanie miłych słów. Here.
There's no helping some people. O, niektórym nie można po prostu pomóc, jeszcze wielce jakbyś was pochane, nie? Wracaj, dobra, nieważne. Tak, i wróciliśmy na początek naszej cudownej wyprawy. I teraz... Dobra, teraz trzeba jakoś logicznie to porozdzielać. Niech zielone idą tutaj. Niech skaczą jebańcom na plecy. Niech czerwone... Jezu Chryste, one tutaj... A! Przybywają! Come on, nie! No! Stop! Czemu nazywacie mnie bestią? I czemu zielone dalej kuźwa nie atakują? Come on, jesteście w grupce na podniesionej pozycji. No to właśnie tak powinniście do cholery działać, prawda? No dobra, a wolą zeskoczyć po prostu. O tak, bo why not, kuźwa. Tak, się bardzo fajnie, wiecie, strategia te sprawy, chciałem tutaj położyć czerwone, żeby strzelały, fajnie. Ale nie, tam zielone, żeby skakały na plery. Dobra, potrzebuję brązowych. 5. Jeźdźcie serce. A nie, dobra, serce już bliżej nie podjedzie. Dobra, to tutaj na środek. A my tutaj mamy swoje własne sprawki, królowo. Lecimy. Aaaa, feel the power! That's it! Consume me with your dark majesty! Taki właśnie mam plan. Nie mam powiedzieć, że jakiś zielony nie skaczą. A dobra, jak skaczą. Dobra. No i proszę, ktoś zmienił fryzurę. You have made me a new woman, Dark One. I shall adjourn to your tower. I will await your return. I ta jest tak zwana mroczna fej. Aczkolwiek nie, my jeszcze nie skończyliśmy. Ej ty, wracaj tu. No właśnie, zabijemy ją, bo gramy destruktywnym overlordem. Tak, mroczna fej dołączyłaby do nas jako nasza trzecia kochanka. No, wykopali się w końcu, ale to troszeczkę za późno. To miejsce się używali. Tak, zabiliśmy Dark Fae, która dołączyłaby nas jako trzecia kochanka, aczkolwiek to jest strona dominacji, bo bądź co bądź zdominowaliśmy jej umysł i właśnie spaczyliśmy ją. A ścieżka destrukcji raczej sugeruje, no, wiecie, destrukcję. I tak, tutaj przed nami została już ostatnia akcja w Overlordzie, jeśli nie mylę. Chyba, że zaczniemy sobie questa. No i proszę. But I see now that you prefer the company of a sadly deluded Empire refugee. I must pray for her soul. Who's deluded? Come on. See-through is so last season. And a poor, uncouth Nordbergian who deserves our pity for her savage ways. I'd like to see you try to wrestle down and skin a rabid seal, Mother. Ghosty. I insist that you make me first mistress, so I can help them address their issues and heal. I would not be without gratitude, Dark One. And I would also ensure that salamanders assist you in your final battle against the Empire. I was going to cut you a break, being dead and all, but if you want to play rough, I can offer you the services of the wolves in the final battle if you make me first mistress. Wait a minute. I learned a few tricks in Everlight. If you make me first mistress, I can make sure those little green spidery things aid you instead. That, and I am, after all, me. Tak, i tutaj mamy bardzo śmieszny, dziwny wybór, to jest troszeczkę wymuszony, ponieważ tak, jednak jakby Fey przyłączyła się do nas pod postacią ducha. Więc mamy jeszcze trochę do roboty w sypialni z nią, wiadomo. I no cóż, na ostatnią bitwę, ponieważ jak tutaj każda z nich zapewnia bonus w ostatniej bitwie. Kelda wilki, Juno pająki, a Fey salamandry. Bierzemy Keldę. I tak możemy to zawsze zmienić.
Tak, ponieważ są jedynym logicznym wyborem. Tak, tak, to właśnie Nal mówi, że zawsze możemy zmienić naszą pierwszą panią na ostatnią bitwę, kiedy tylko chcemy. Aczkolwiek ja chcę teraz zobaczyć, czy przypadkiem jesteśmy ostatniego sidequesta, czyli tutaj rebelii w Everlight, bo tak to właśnie powinno być. Tak, właśnie, mamy Feniksa na Battle Rock i to jest ostatni boss Battle Rocku. Mamy właśnie rebelię w Everlight i Assault Panto, no cóż, po prostu atak na właśnie cesarstwo. Aczkolwiek póki co mamy troszeczkę prywatnych spraw na wyższym piętrze, jak dobrze wiecie, do załatwienia. Z Ghostface, a także ze wszystkimi trzema paniami, ponieważ jestem prawie pewien, że te trzy panie mogą znaleźć wspólny język. Tak więc... Ale wpierw poświęćmy troszkę czasu Fej. I tak, to jest, cóż, jedyna sprawa, która w sumie się zmienia w naszych tutaj kwestiach właśnie naszych kochanek. W zależności tego, czy gracie destrukcją, czy dominacją, ponieważ dominacja właśnie dostaje mroczną Fej, a właśnie destrukcja dostanie ducha Fej. Nie jestem pewien, czy robienie tego z duchem nie podlicza się jako nekrofilia, ale skoro jesteśmy mrocznym, magicznym władcą ciemności, no to myślę, że zostanie nam to wybaczone. Okej, okay, no i teraz wiadomo, wykupujemy wszystko od Fej. I muszę przyznać, że generalnie styl Fej jest chyba najciekawszy. Wygląda tak, po prostu powinno wyglądać, wygląda magicznie na moje, po prostu przypomina to właśnie magię i tak dalej. Tron wygląda zajebiście, bo jest Feniksem. Skończyło mi się złoto. Serio? Nie mam złota? Okej, no nie, no do tego nie możemy dopuścić. Okej, no to dobra, no to Ghostface zajmiemy się kiedy indziej. Ja chcę chyba tutaj zakończyć niestety póki co. Ponieważ no kubka złota, znaczy, ej, come on, nie mamy aż tyle złota, nie ma opcji. I teraz tak, jak ja to chcę zrobić? Wydaje mi się, że... jak ja bym to właśnie chciał ogarnąć? Czekajcie, ile potrzebuję złota, żeby tutaj zabawić się z Fej? Mniej więcej ile potrzebuję złota? Czekajcie, 500, 750... 750, 1250, 1500, 1600 około, 1600, no to potrzeba mu tak jeszcze dwa razy mniej więcej tyle, żeby potem móc ze wszystkimi. I teraz, jak ja to chcę zrobić w sumie? Dobra, to teraz zakończymy sobie odcinek. Ja pożywiam miniony, ponieważ no tutaj ten moment niestety je nadgryzł je. Skoczę do, no cóż, miejsca farmienia kasy, o którym wam już parokrotnie wspominałem. No i spotkamy się w kolejnym odcinku, gdzie zajmiemy się jeszcze zduszeniem rebelii w Everlight, nie żeby nas to jakikolwiek sposób ustawiało czy interesowało. W sumie może po drodze zgarniemy jeszcze parę duszyczek od właśnie mieszkańców Everlight, to w sumie nie będzie głupi pomysł. W kolejnym odcinku zajmiemy się, zaraz po tym zajmiemy się Feniksem na arenie. A jeszcze później zakończymy grę, więc myślę, że nie wiem, kwestia może 5-6 odcinków i seria dobiegnie końca. Tak więc tyle ode mnie. Ja tutaj sfarmię troszeczkę kasy. Dwa przebiegi nie zajmą zbyt długo, więc jakoś mnie to super nie boli. A jednak chciałbym pokazać wam całą grę. Wing wing. Więc no cóż, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do zobaczyska w kolejnych odcinkach Overlorda 2 u mnie na kanale. See ya.